czwartym odcinku Lip Sync Battle Ustawka. Dzisiaj będzie Patryk Kumur i będzie też Dawid Kwiatkowski. Co nam zaprezentują? Jakie kwiatki nam zaprezentują? Jaki kumor będzie miał Dawid? Jaki Patryk? Kwiatki pokaże Patryk? Jak będą ruszyć ustami i nic więcej. Komu wyjdzie gorzej? Komu wyjdzie lepiej? Kto mu wejdzie lepiej? Niech się lepiej postara jeden z drugim. Ała. Koniec. Dawid się przygotowuje, Patryk Róża się przygotowują. Występ już jest przed publicznością, więc nie ma żartów, nie ma jaj. Dawid się słyszy. Jak się czujecie przed występem? Chłopaki! Bez biatu. Nie bijcie się! Nie bijcie się! Ale konflikt! Dwa! Zostaw go! Ja nie będę z nim stał. Pamiętacie tak? Jest gorzej niż myśleliśmy! Patryk, co powiesz mu? Powiedz mu do kamery, nie w twarz. Powiedz jak facet. Patrz tą pięść, widzisz tą pięść? Miesiąc przez grudniem, MMA panowie, MMA. Sytuacja jest bardziej ostra niż myśleliśmy. Jest tak ostro, jest, po prostu oblałem się kamą. Jest tak ostro, że się wstydzą mówić do siebie na twarz i obrażają się w telewizji, w internecie, wszędzie naraz. Jest tak ostro, że w skali Scoville'a wybiło po prostu w kosmodrom. Dawid smaruje się przed występem oliwką dziecięcą na udach, bo jak tańczy, to mu się ocierają. Także generalnie chłopakom się ocierają uda, jak tańczą, więc oni są posmarowani, a my jeszcze im takim puderkiem po pupci na szczęście pacniemy raz czy dwa. Lip-sync Dawid. Rozniosę cię, rozumiesz? Jak gówno po polu. Jesteś dla mnie nawozem, jesteś nikim, rozumiesz? Ziemniaku, ty łap serdaku. Ty niedojrzały ziemniaku z bulwą na purę. No nie. Stary, no teraz przesadziłeś. Oni udają, że teraz się nie kłócą na potrzeby telewizji, ale się nienawidzą. Tylko jest ten występ po to, żeby zobaczyć, jak bardzo dzisiaj pozna porażkę Patryk nasz. Wy nie śpiewacie na żywo na koncertach, więc dla was lip-sync to jest takie bardzo naturalne. Tak, tak? To jest naturalne. No. Tylko stary, bo zawsze udajemy, że śpiewamy swoje piosenki, a tutaj czyjeś. Udajecie, no, tak. Czyli tak. Dużo się nie zmieniło, ale... No nie, byle otwierać do rytmu, no tak powiedzieli, uśmiechać się. Co się nie dogra, to się dowygląda. Życzymy wam powodzenia. Mam nadzieję, że po tym występie urośnie mi broda. Cięcie. My teraz odejdziemy i będziemy śmieszni. Ty nie będziesz mógł zareagować. Zawsze tak robimy. To jest najlepszy motyw. Ja to robiłem w Opolu 10 lat temu. Równo 10 lat temu. Ja różne inne rzeczy zrobiłem 10 lat temu. Byłeś embrionem zapewne, albo zygotą. Powiem tak, byłem jeszcze spermą na tej. Oj, nie chcę tego słuchać. Idźcie, konotacje. Prowadzący, idźcie. My tu czekamy od 3 godziny. Tu, czekamy od 3 godziny. Ja rozbity namiotem od 4 dni. Swag. Nauczyliście się nowego słowa. O co kurde chodzi? Nie wiem. Znowu będę przemieć, bo już mi tymi flautymi go nie przemieć. Nie myślę, odejdę. Jedziemy rata, tymi sklepie. Teraz jestem od odkręcania wam wody. Wolałem odkręcić ten inny kurek. U was w domu z ciepłą wodą. Dawid! Rychu peja solówka! Hopa! Halo, z jedynki dajcie mi ten, puść dźwięk. Dzień dobry, witamy tutaj sprzed koncertu Patryka. Tak naprawdę zebrały się tutaj już jego fanki, a ja mam świetny pomysł dla ludzi, którzy są samotni lub chcą znaleźć sobie dziewczynę lub towarzystwo na wieczór. Kupujesz sobie duży taki autobus, przyklejasz zdjęcie Dawida Kwiatkowskiego na szybę albo Patryka, takie machające. I mówisz, że Patryk czeka w środku, wszyscy wchodzą, zamykasz na kłódkę i wywozisz do lasu i zbieramy grzyby wszyscy. I masz grzybową, i masz koleżanki, i masz szczęście. Zaraz tutaj młody człowiek, młody chłopiec będzie dzwonił do swojego nauczyciela WF-u. Halo, pan od rytmiki? Zapytać, czemu tyle lat temu brał go na dodatkowe lekcje w szatni. Patryk Kwór. I Patryk chce wyjaśnić to, bo psycholog kazał mu zadzwonić po prostu. How are you? Więc siema z drugiej strony. Musiałam zadzwonić 1000 razy, żeby powiedzieć ci.
że jestem sorry za wszystko, co zrobiłam. Ale kiedy dzwonię do ciebie, to ty nigdy. Ciebie nie ma po prostu na chałupie. Witam z drugiej strony. Przynajmniej mogę pochwalić się tym, że próbowałam powiedzieć ci, że soracz za złamanie twojego serducha. Ale to nie ma w sumie znaczenia, bo nagrałam zajebisty hit, jestem milionerką, więc piękna się. Tak chyba nie śpiewa. Anymore. Piękny Czarek. Nie, średnie. Aplauz, aplauz, aplauz. Halo. Darmowe mi się skończyły. Lipsyk Itzest. Dixip, Dixik. Lipsack Battle. Dixack Battle. Lipsing Battle ustawka. Która z was nie spała z Dawidem jeszcze? No dobra, no ale nie, spały się z kimś sławnym, prawda? Kiedyś. Nie pamiętasz? Bardzo fajnie mi się tańczyło. 2 miesiące chodziłem kiedyś na popping, więc nie widać było tego, wiesz, Sarek? Wygląda, jakbyś chodził na... Bo po prostu ta choreografia nie pozwoliła mi... Chodził z menelami na piwo, wyglądało to. Albo na nie na popping. To było żałosne. Czarkę już wyrzucamy. To było żałosne i przepraszam. Na śmieci tego psa. Mi się wydaje, że Dawid już mu ręki nie poda nigdy. Nie mówiąc o... A podawał kiedyś? Serio. Nie mówiąc o innych rzeczach. Czy dobrze się czujesz jako zastępca Piotra Gąsowskiego na tej roli? W tej roli. To właśnie on. Nie. Szuka żony. Nie? W ogóle się źle czuję. W ogóle się czujesz w ogóle? Nic nie czuję. Bo my na przykład lubimy Piotra Gąsowskiego. Mhm. Chociaż Beata Tyszkiewicz still better. Lejecie jak widzicie, prawda? Są 16-letnie tancerki, więc ja popatrzę na tę próbę chwilę dłużej jeszcze. Pokażę, co umiesz robić ze swoimi piłkami. Jak przygotowałyście się, że wasze piłki wyglądały tak dobrze na scenie? Lata praktyki. Bawicie się piłkami codziennie, tak? Od rana do nocy. Od rana do nocy. Każdy facet wierzy w takie historie, ale ja wiem, że to nieprawda. Czy wasze piłki nie są takie sztuczne, gumowe? No, 100% naturalne. Czyli te piłki tam to są ze skóry ludzkiej, są, tak? Z dzieci. No i wiesz, wszystko się okazało. Następnym razem będzie kamieniem i już będzie pewniak, bo to w końcu ustawka. Patryk, kocham cię! Weź mnie, Patryk, po programie! Chcę być twoja! Na 3-4 zrobicie wielki hałas, tak? Panie i panowie, przegrał i się ubije na kumur. Ustawka wygrał. Patryk, jak się czujesz po wygranej? No nie wiem jak Dawid, ale ja się czuję dobrze. Co? No, Dawid, jak się czujesz po przegranej? Jak też przegrać, chcesz wygrać. Dawid, czemu przegrałeś? To nie jest bitwa o złote kalosze. Tylko zielony kapelusz. Rzuć to. Jesteś krzotem. Weź masz. Sypnij. Już, proszę. O, patrz. Mamy te same koszulki. Tak. Ja nie mam pasa, ale mam taką samą koszulkę. Czyli gdybyście teraz zdjęli marynarki, bylibyście identyczni i tylko czapki? Tak. Ja liczę na to, że wejdę do garderoby, a tam wiesz, fanfary, tak. Modelki, karpie, tancerki. No generalnie pod studiem jest ustawka waszych fanek i tam już jest ostro, więc może pójdziecie pozbierać, kto został. No a my co, no, a my też pójdziemy poszukać fanek. Może my znajdziemy jakieś. O, obiad, dobra. Obiad. Trzymajcie się, jo! Do zobaczenia! Cięcie, koniec!